Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych cyfryzacją do konkursu Digital Champion Polska, który skierowany jest do szkół, do wszystkich dyrektorów, nauczycieli, uczniów zainteresowanych cyfryzacją. Celem tego konkursu jest upowszechnienie cyfryzacji w polskich szkołach, ale przede wszystkim wyłonienie takich najlepszych praktyk, sprawdzonych pomysłów na cyfryzację szkoły, na cyfrową lekcję, a także na lekcje przyszłości z zastosowaniem nowych technologii edukacyjnych. Do konkursu zapraszamy dyrektorów, którzy już cyfryzowali swoje szkoły, którzy mają już doświadczenie w tym obszarze. Bardzo zależy nam, aby podzielili się tym doświadczeniem z innymi dyrektorami, przed którymi to wyzwanie stoi. Panie Włodzimierzu, no właśnie, jaki powinien być ten cyfrowy dyrektor? Jak ta cyfrowa szkoła powinna wyglądać? Na to zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że żyjemy w niezwykle interesujących czasach, między takich, w których zmiany technologiczne to nie są pokolenia, ale to jest nawet nie całe pokolenie. Popatrzmy na to. Pierwszy komputer to jakiś 42 rok. W tej chwili komputery są wszechobecne. I w ogóle ta technologia cyfrowa, szczególnie ostatnio, po prostu otworzyła bramy szkoły. Otworzyła bramy szkoły i nie tylko w postaci takiego instrumentu, poprzez który można nauczać, jako przedmiotu, ale w ogóle zbudowała całkowicie inne relacje edukacyjne, inne relacje nauczyciel-uczeń. I teraz uczeń, który idzie do szkoły, w większości dzieci idące do szkoły już mają choćby podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi, trafiają do pierwszej instytucji publicznej. I ta pierwsza instytucją publiczną zarządza dyrektor. On jest po prostu osobą właściwą, dlatego żeby ta instytucja publiczna wyglądała świetnie. Dlatego rolą dyrektora, nowoczesnego dyrektora, mam nadzieję, że wszyscy takimi w tej chwili dyrektorzy, jeśli nie są, to chcą być, jest to, ażeby pokazać uczniom nowoczesną instytucję publiczną, jaką jest szkoła. Instytucję publiczną sterowaną, zarządzaną przez różnego rodzaju najnowsze osiągnięcia, w tym cyfrowe. I to jest rola dyrektora, żeby zbudował w ogóle taki wzór na przyszłość dla uczniów. Rolą dyrektora jest oczywiście dobór kadr, dobór pewnych profilów itd., itd. Rola dyrektora jest ogromna i właśnie technologia cyfrowa jest w tej chwili do dyspozycji wszystkich dyrektorów. Niezwykle ważne, by dyrektorzy korzystali, ale również, żeby korzystali z własnych doświadczeń. I to jest też bardzo ważne. Wydaje mi się, że konkurs, o którym tutaj Pani wspomniała, również będzie temu służył. Wzajemnemu takiemu wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy szkołami, między dyrektorami szkół. Także rola dyrektora jest niezwykle ważna, ale nie mniej ważna jest rola nauczyciela. To w końcu nauczyciel jest tą osobą, która te nowe treści w nowy sposób przekazuje uczniom. No właśnie, cyfrowy nauczyciel to wielkie wyzwanie. Co prawda mamy już wielu cyfrowych nauczycieli w Polsce, ale chcielibyśmy na pewno, aby było ich jeszcze więcej. I to nie jest łatwe być cyfrowym nauczycielem, korzystać właściwie z współczesnych technologii edukacyjnych, dlatego że jak wiemy, technologia nie jest celem sama w sobie w edukacji. Ta technologia jest tylko narzędziem, ale za to narzędziem, które rzeczywiście w wielu sytuacjach może wesprzeć pracę nauczyciela, może wesprzeć proces dydaktyczny. Ten cyfrowy nauczyciel, którego szukamy w konkursie, to jest taki nauczyciel, który przede wszystkim wie, kiedy zastosować nowe technologie, kiedy skorzystać z tych narzędzi tradycyjnych, prawda? Ponieważ nie zawsze te technologie cyfrowe są lepsze od tych tradycyjnych. To jest taki nauczyciel, który wie, w jaki sposób zaplanować taką lekcję, takie zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii. To jest również nauczyciel, który potrafi dobrać właściwe narzędzia w kontekście celów dydaktycznych stawianych przed lekcją, wybrać sprzęt, aplikacje, oprogramowanie, które właśnie w kontekście tego celu będą optymalne dla danej grupy uczniów, bo też każda grupa uczniów jest oczywiście inna. Wreszcie trzeba tą lekcję cyfrową przeprowadzić, no i jeszcze umieć ocenić jej efekty, na ile była ona efektywna, na ile nowe technologie wsparły nauczyciela w tym procesie i wpłynęły na efektywność tej lekcji. Takich nauczycieli szukamy. No właśnie, ale cyfrowi nauczyciele pracują z jeszcze bardziej cyfrowymi uczniami. Panie Włodzimierzu, jacy są ci cyfrowi uczniowie? Kogo my szukamy?
Ja może jeszcze zanim powiem o uczniach, powiem jeszcze o jednej rzeczy. My cały czas w tej chwili funkcjonujemy w takim modelu 17-wiecznej szkoły, gdzie jest tablica, ławki, nauczyciel. Technologia cyfrowa zmienia te relacje i pora, żeby to się zmieniło. I właśnie tutaj mówimy o uczniach. W tej chwili dziecko przychodzące do szkoły, ten powiedzmy sześciolatek, bardzo często już mniej więcej wie, co to są narzędzia cyfrowe. Jeśli nie wie, to się błyskawicznie tego uczy. Tak? A z kolei szkoła to jest 11 roczników, co by nie powiedzieć. Także te umiejętności rosną, ale wracając właśnie do takiego dziecka, które idzie do szkoły, a który jest w szkole i które ma na co dzień do dyspozycji, wykorzystuje aktywnie, coraz aktywniej te instrumenty cyfrowe, to one są dla niego są korytarzem. Dlatego, że w portalach społecznościowych on widzi wszystko, co się w szkole działo, nawet jak nie jest w szkole. Tak? Jest dla niego biblioteką, bo tam znajduje wszystkie potrzebne lektury. Jest nawet swoistym takim boiskiem szkolnym, bo tam są gry, zabawy i tego typu rzeczy. Wreszcie jest klasą, bo tam znajduje lekcje i coraz częściej nauczyciele poprzez internet zlecają odrabianie lekcji. Także taki cyfrowy uczeń, trudno powiedzieć cyfrowy, to są po prostu już współcześni ludzie. Dla których ta technika cyfrowa jest dniem codziennym. Nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że w ich otoczeniu są jakieś technologie cyfrowe. Dla nich jest to coś najnormalniejszego w świecie. Komputer dla takiego dziecka to jest normalną rzeczą, tak jak dla powiedzmy niektórych osób telewizor i pilot. Tak? Ekran to jest ekran, pilot to już nie pilot, tylko jakaś klawiatura i to jest normalne. I ta technologia niezwykle szybko się rozwija, zmienia. Bo już w tej chwili chyba coraz mniej mówi się o komputerze, mówi się już o smartfonie, tablecie, a co będzie za chwilę? Technologia się niezwykle szybko rozwija. Także również ten uczeń, co chciałem zwrócić uwagę, w coraz większym stopniu staje się coraz bardziej świadomy. Staje się świadomy przez świat cyfrowy, przez to, że o tym świecie dowiaduje się z najróżniejszych źródeł. I coraz częściej ten uczeń, będąc nieświadomy, wie może, czego się będzie chciał więcej uczyć. Teraz mówimy od niedawna o tym, że fajnie byłoby wprowadzić w szkołach taką powszechną naukę programowania. Nie dlatego, żeby stworzyć z tych uczniów programistów, ale tego typu nauka bardzo pomaga w takim rozwoju intelektualnym, w rozwoju takiego kreatywnego myślenia. Prawda? Marzy mi się taki moment, że uczniowie sami, będą coraz bardziej świadomi tego, co chcą w przyszłości robić, powiedzą, chcemy się uczyć coś, co będzie ważne dla naszej przyszłości. Tak? Że chcemy się uczyć programowania na przykład, chcemy się uczyć jeszcze czegoś, ale jeśli powiedzą, że chcemy się uczyć, to faktycznie będą się ci młodzi ludzie chcieli uczyć, dlatego że muszą mieć świadomość i teraz częściej to jest, że nauka jest podstawą ich po prostu przyszłości i dobrobytu na przyszłość. To jest niezwykle ważne i świat cyfrowy w coraz większym stopniu to oferuje. Oferuje, nawet wymusza czasami, prawda? Taką postawę. Wymusza. Opartą na wiedzy. Cały szereg w tej chwili już jest takich, nazwijmy to, usług, które już nie będą dostępne w ogóle w postaci innej niż tylko cyfrowe. Przecież do szkoły w Warszawie nie da się zapisać inaczej, jak tylko przez internet. To już tak to wygląda. Kto ostatnio kupił, wracając do innych przykładów, bilet lotniczy, idąc gdzieś na przykład do kasy biletowej, tego się już nie robi praktycznie. To już ten oczywiście świat jest kompletnie inny i trzeba o tym wiedzieć. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych cyfryzacją, wszystkich chętnych, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi inspiracjami na zastosowanie nowych technologii w szkole do udziału w konkursie. Zapraszamy do udziału w trzech kategoriach. W kategorii e-dyrektor, w której dyrektorzy szkół, którzy przeprowadzili już cyfryzację, będą mogli się właśnie tymi swoimi sprawdzonymi doświadczeniami podzielić. Wszystkich nauczycieli, którzy są zafascynowani cyfryzacją, którzy na co dzień korzystają z nowych technologii edukacyjnych, zapraszamy do udziału w kategorii e-nauczyciel. Zapraszamy do podzielenia się pomysłami, inspiracjami na cyfrowe lekcje oraz wszystkich uczniów, którzy mają bardziej lub mniej szalone pomysły na lekcje przyszłości, zapraszamy do udziału w trzeciej kategorii konkursu e-uczeń. Zapraszamy do tego konkursu, bo konkurs jest to świetny pomysł na, po pierwsze, rywalizację, my kochamy rywalizować, a z drugiej strony jest znakomitym również pomysłem na to, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami. My chcemy pokazywać, co potrafimy sami. Tak? A jeszcze w większym stopniu chcemy dzielić się
tym, co zrobiliśmy, licząc, że komuś innemu się to przyda. Dzielenie się. Dzielenie się wiedzą jest w ogóle przyszłością XXI wieku. Mówi się share economy, to jest takie bardzo popularne. I teraz poprzez konkurs będziemy się również dzielili. Także gorąco zachęcamy do udziału w konkursie dyrektorów, nauczycieli i uczniów.